Ponad 20 miliardów złotych tyle trafiło do województwa wielkopolskiego w ramach rządowego wsparcia. Wielkopolska jest liderem, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą w tym trudnym czasie, przyznała podczas konferencji prasowej minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Te mechanizmy tarczy, które zostały wprowadzone, tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej, całkowicie zadziałały i one są potrzebne, niezbędne właśnie dla ratowania miejsc pracy. U nas tutaj w Wielkopolsce sytuacja kształtuje się trochę inaczej. Tutaj stopa bezrobocia jest niższa, wynosi ona 3,7%. Przedsiębiorcy, którzy spełnili określone warunki, mogli ubiegać się o świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek ZUS, bezzwrotną pożyczkę i pomoc udzielaną w ramach tarczy finansowej. I te wsparcia, które 1 lutego kolejna pula środków została przeznaczona, ponad 5 miliardów złotych, a także kolejne wsparcia z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, one przede wszystkim przyczyniają się do tego, że polska gospodarka na tle gospodarek europejskich radzi sobie i tak jest oceniana dobrze z pokonaniem kryzysu koronawirusa. Jako wojewoda wielkopolski jestem dumny z tego, że tak wiele przedsiębiorstw w tym okresie pandemii bardzo dobrze daje sobie radę. Niewątpliwie zasługa w tym jest też pakietów pomocowych, tarczy antykryzysowych, które są zastosowane przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. W lutym ruszyła tarcza 7.0. Jest ona skierowana do firm, które rozpoczęły działalność w 2020 roku. W czasie pandemii rząd na wsparcie polskich przedsiębiorców przeznaczył łącznie ponad 180 miliardów złotych.